Arkadiusz Grzywaczewski, witam w programie Sfera Polityki. Po sesji Rady Miasta w Rudzie Śląskiej spotykamy się z przedstawicielami Rady. Naszymi gośćmi są jako tradycyjnie pan Józef Skudlik. Dzień dobry państwu. Pan Andrzej Stania. Panie Andrzeju, tradycyjnie rozpoczniemy od pana Józefa, żeby przedstawił, co się wydarzyło, bo zazwyczaj robi to sprawnie. Panie Józef. Podczas czwartkowej sesji Rada Miasta omówiła i przegłosowała 19 uchwał. Cztery pierwsze uchwały, jak to zwykle bywa, dotyczyły od dochodów i wydatków naszego miasta. Poprzez przyjęcie 5 uchwał przyznaliśmy dotację na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich w 2 budynkach mieszkalnych, w 2 kościołach, a 1 uchwała określiła zasady postępowania dotyczące tego typu dofinansowań. Natomiast 1 uchwałą przeznaczyliśmy środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 3 uchwały związane były z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Uchwały zawarte z mieniem komunalnym to były na 2 uchwałach. Natomiast podzieliliśmy miasto również na okręgi wyborcze. To poprzez przyjęcie uchwały na druku numer 56. Ta uchwała warta jest omówienia w dniu dzisiejszym. Natomiast ostatnie 2 uchwały to problematyka zawarta w skargach mieszkańców. Myślę, że również warte omówienia podczas dzisiejszego spotkania są problemy szpitala miejskiego. A to ze względu na to, że mieliśmy Komisję Zdrowia, w której uczestniczyła pani prezes szpitala miejskiego. Również ogłoszenia konkursu na inwestycje z zakresu tak zwanego przemysłu czasu wolnego. Warto by było tutaj omówić. No i modernizacja ulicy Wolności również dlatego, że to jest potrzeba chwili dla naszych mieszkańców. Pan Andrzej Stania? Mnie najbardziej interesują te sprawy związane z finansami. I kolejna zwiększenie dochodów miasta o prawie 4,5 miliona plus drugie tyle przesunięć między działami. Świadczy o tym, że pieniądze są, tylko trzeba je dobrze lokować i dobrze inwestować. No i tutaj odniosę się do sprawy szpitala. No niestety trzeba powiedzieć, że to, co jeszcze tak niedawno na poprzedniej sesji pani prezydent ładnie mówiła o szpitalu, jak ona go czuje i rozumie, to praktyka jednak okazała, że go w ogóle nie rozumie i nie czuje. I to od 8 lat pokazuje. Zaczynając od błędnych decyzji przy odwoływaniu prezesów na początku 2011, co spowodowało, że można to porównać śmiało do wymiany kapitana na statku na zburzonym morzu, gdzie wtedy to szpital stracił kontrakt, praktycznie rzecz biorąc, na okulistykę. I zaczęło się jak gdyby hamowanie tego szpitala, potem inwestowanie w różne ważne rzeczy niewątpliwie, ale nie wiem czy najważniejsze, bo OIOM za późno powstał, o rok przynajmniej. Gdyby nie to, to byśmy nie stracili tej referencyjności. A teraz ostatnio nawet żeśmy nie byli w stanie zakontraktować usług jednodniowych dla okulistyki szpitalu, co musi niepokoić, dlatego że miasto się starzeje. Mieszkańcy coraz bardziej potrzebują dobrego szpitala z dobrymi lekarzami, zadowolonym personelem średnim. No i to musi niepokoić. Także słowa słowami, natomiast rzeczywistość pokazuje, jak to naprawdę jest. I to mnie bardzo niepokoi. A jak jest? Jakie informacje radni uzyskali na tym posiedzeniu komisji? No informacje otrzymaliśmy dosyć szczegółowe, dlatego że otrzymaliśmy jak gdyby sprawozdanie przygotowane szczególnie z tych zadań inwestycyjnych i z aktualnej sytuacji szpitala. No i trzeba przyznać, że szpital, oddział położnictwa i ginekologii naprawdę jest na wysokim poziomie i tych inwestycji tam było bardzo dużo, to należy przyznać. Natomiast z tym, żeśmy się również dowiedzieli podczas tego spotkania, że żaden instytut już nie jest brany pod uwagę, tak jak to było jeszcze nie tak dawno, rodziło obawy wśród mieszkańców. No i co do tego tutaj, to mieliśmy wytłumaczone. Natomiast mnie niepokoi co innego, dlatego że jako związkowca, długoletniego związkowca, niepokoi mnie forma zatrudnienia w tym szpitalu. I to trzeba przyznać, że zdenerwowała się pani prezes, kiedy zadałem pytanie, czy jednak nie formy zatrudnienia wpływają na odejścia naszych lekarzy, i to bardzo dobrych specjalistów, szczególnie z dziedziny kardiologii.
Ona odpowiedziała w ten sposób, że prawdopodobnie nie, choć no nie negowała tego, że podstawą wzrostu płac była zmiana umowy zatrudnienia, czyli była propozycja, aby odejść od zatrudnienia na umowę o pracę, a przejść na zatrudnienie kontraktowe. Co to oznacza dla lekarzy, wszyscy wiemy, dlatego że w tym momencie sami praktycznie swoje ubezpieczenia załatwiają, muszą kierować, no i w jakiej wysokości, bo to jest istotne, pójdą te ubezpieczenia, są narażeni, jak gdyby nie było, na procesy od pacjentów, gdyby niektóre decyzje od nich nie były trafione. No i tego się bardzo obawiają, a trzeba przyznać, że osoby, które mają długoletni staż, są bardzo dobrymi fachowcami i dały się poznać z bardzo dobrej strony. Kiedy my im teraz proponujemy umowy kontraktowe, przejść na coś innego, to jednak w pewnym momencie ich no troszeczkę nie tyle dyskryminujemy, ale bym powiedział, to nie ta droga tych osób, do których powinno to być kierowane. Osoby młode, prężne, dynamiczne mogą sobie pozwolić na kontrakty, ale nie osoby z tak długim stażem, i z tak dobrą wiedzą. No i tutaj pan prezydent Meyer również sugerował, że nie tak to jest, ale ja nie ukrywam, że miałem te informacje również od strony związkowej i zapytałem również panią prezydent, jak jej układają się relacje ze związkowcami we szpitalu. No i tutaj też zaskoczenie, bo pani prezydent powiedziała, że... Przepraszam bardzo państwa, pani prezes odpowiedziała wyraźnie. Pani prezydent nie była obecna na tym spotkaniu, był pan prezydent Meyer. Natomiast pani prezes odpowiedziała, że w przypadku dwóch organizacji związkowych te relacje układają się bardzo źle. No i to jest niepokojące, bo jak ktoś przeprowadza jakiekolwiek roszady kadrowe, czy ma problemy kadrowe, to ze związkowcami powinny te kontakty być w miarę takie optymalne. A jak wyglądamy kadrowo? W sensie kardiologia już uzupełniona? Nie, jest była chyba w trakcie uzupełniania, bo remont jeszcze trwa na kardiologii chyba. No i właściwie kardiologia nie ma kontraktu. No nie ma kontraktu. Tutaj, więc to są absolutne paradoksy. Niedopuszczalne sytuacje. No. Poza tym pani prezes w pewnym momencie się spieszyła o 16:00, musiała nas opuścić. Na wszystkie pytania, raz, że pytania nie padły wszystkie, a nie na wszystkie odpowiedziała. Natomiast jest pewne, że raczej na Bierzowicach będzie jedna interna. Z tego co wiemy, doktor Marek złożył rezygnację, przejmuje wszystko doktor Rudzki. Izba przyjęć jest dyskutowana, czy tam będzie, czy nie. No, natomiast zapewniała, że wszyscy, nawet jeżeli ta izba tam będzie likwidowana, z tej izby zatrudnienie otrzymają. No więc tak to wygląda bardzo niepokojąco. Mówi się o tym, że ma powstać na kardiologii hemo i na to hemo ma być kontakt, ale to dopóki czegoś nie zobaczymy na własne oczy, to nie przyjmujemy tego jako pewnik. Drugi z ciekawych tematów, który też w tym okresie pomiędzy naszymi nagraniami się odbył, to ogłoszenie przetargu na tą strefę przemysłu czasu wolnego. Tak. Może wyjaśnimy, o co chodzi, panie Józef. A więc przede wszystkim chodzi o to, że przetarg zostanie ogłoszony. Przetarg zostanie ogłoszony na inwestora, który będzie tworzył tą przestrzeń czasu wolnego. No i pytanie, w jakim kierunku pójdzie ten inwestor. No jeszcze zarząd miasta łudzi się, że jednak powstanie oceanarium, że jednak w tym kierunku pójdziemy, no ale również nie wykreśla tutaj no, czegoś takiego jak Legoland albo coś w tym rodzaju. Chodzi o to, żeby ta przestrzeń na tym terenie, ja przypominam, że to jest ten teren naprzeciw gazowni, tam na 1 maja, czyli naprzeciw cmentarza w Czarnym Lesie, naprzeciw gazowni, to jest teren, który ma chyba 14 hektarów. Tam jest do dyspozycji na ten teren przestrzeni czasu wolnego, no ale od inwestorów będzie zależało tutaj, jak podejdą do tego przetargu. No miasto jest pełne optymizmu, ale co ciekawe... Zarząd miasta jest pełen optymizmu, tak słusznie. Natomiast co ciekawe było w tym wszystkim? No po raz pierwszy żeśmy się dowiedzieli, ja po raz pierwszy to słyszałem, a takie pytania zadawałem i zawsze te odpowiedzi były nieco inne. Otóż okazało się, że jest odpowiedź pani prezydent i to w przesłanych do nas informacjach mailowych, jeśli chodzi o wykorzystanie czasu wolnego, że ruch turystyczny w Rudzie Śląskiej jest praktycznie znikomy.
I gdy myśmy pytali prezydenta Meyera, po co takie inwestycje, jak tutaj Wielki Piec i tam ma być kawiarnia, kto to będzie do nas jeździł, no nie jesteśmy żadnym kurortem, no to się mówiło, no jednak tutaj przez Ruda Śląska ma bardzo dobre połączenia i Ruda Śląska jednak jest odwiedzana. No teraz mamy napisane na piśmie, że jest to praktycznie znikomy ruch turystyczny. No a ten ruch turystyczny, na który liczymy na przestrzeń czasu wolnego, to jest sformułowanie, że tam ma to być ruch turystyczny na zasadzie weekendu, a więc weekendowy. A więc tutaj już jak gdyby się pogodziliśmy z tym, że nie jesteśmy żadnym kurortem, nie będzie tu inwazji turystów, będzie to tylko turystyczny ruch weekendowy, nawet jak tą przestrzeń uruchomimy. Pan Andrzej Stania? Dostaliśmy środki unijne na Kubiny, na Fizynus. Myślę, że też warto o tym wspomnieć, bo jak tam często Izwera bywała, 24, znaczy Kubiny 24, to jest budynek niewyremontowany jeszcze w środku. No i dowiedzieliśmy się od pana wiceprezydenta, że to, że nie można było przymusić tych, którzy w drugiej połowie lat 90. wykupili te domki, do tego, żeby je wyremontowali, bo to był jeden z warunków, to dlatego, że przy sprzedaży nie zastrzeżono żadnych sankcji karnych. Przypomnę, to była druga połowa lat 90. Można sobie powiedzieć, kto wtedy rządził w mieście. No i to dzisiaj jest ten domek, jeszcze nam został jeden na rogu przy Różyckiego. Nie wiem, co z tym budynkiem. Na razie miasto też nie wie. No i myślę, że kolejna rzecz, która musi dawać pewną satysfakcję, że troszczymy się o zabytki. Coraz bardziej się troszczymy, nawet wróciliśmy do, bo ustawa na to zezwala, do tego, że można również inwestować w zabytki, prywatne budynki, które nie są wpisane do rejestru zabytków, tak jak to było kiedyś, potem to trzeba było zmienić ze względu na ustawę, ale też nie ma żadnych kłótni przy dofinansowywaniu tychże zabytków, również sakralnych, co było zmorą drugiej połowy lat 90., gdzie radni mieli pretensje, szczególnie z opozycji, do tego, że w zaciszu gabinetów zarządu miasta padają te szlachetne decyzje, a oni nie mają w tym żadnego udziału. I potem robiono problemy. Po co poszły pieniądze na świętej Barbary przez drzwi Najświętszego Serca Pana Jezusa i tak dalej, i tak dalej. To zupełnie też była błędna postawa. Panowie, jedna z uchwał dotyczyła okręgów wyborczych. Tak. Wybory coraz bliżej. Co się zmieniło? O czym możemy mieszkańców już poinformować? To znaczy z tych informacji, jakie posiadamy, bo niektórzy z nas, którzy nie będą kandydowali, jak gdyby wsłuchują się w to, ale tak za bardzo z mniejszym jakby zaangażowaniem, to otrzymaliśmy takie informacje, że liczba kandydatów będzie znacznie mniejsza. Otóż podobno kandydatów na listach, na radnych będzie znacznie mniejsza niż to było do tej pory, dlatego że jak te ugrupowanie, z którego myśmy na przykład wychodzili, Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom Hutniczym, no rodziny ludzkie, no to z tego ugrupowania myśmy mogli dać na cztery okręgi wyborcze 48 nawet kandydatów. Daliśmy, w tej chwili jest podobno maksymalna liczba 33 kandydatów. No i z tego co wiemy, to na okręg wyborczy, tak to było poprzednio, pierwszy, czyli Ruda od Godula Orzegów, to tam będzie 8 radnych wybieranych, 8 mandatów będzie. Tak było. Tak było. W drugim okręgu wyborczym, co dotyczy Nowego Bytomia, Czarnego Lasu i Wirku, 6. Bielszowice, Halemba to również 6, natomiast Bykowina, Kochłowice to 5 mandatów. Ale jaką informację ciekawą żeśmy wtedy też uzyskali? Otóż otrzymaliśmy już w tej chwili konkretną informację o liczbie mieszkańców. Okazuje się, że Ruda Śląska już ma 131 406 mieszkańców. Tylko. Tylko. No dla mnie to oznacza, że jak rozpocząłem swoją kadencję w 2010 roku, było nas ponad 145 tysięcy, czyli ubywa nas każdym rokiem ponad 1200 osób co najmniej. Znaczy, to jest tendencja w wszystkich miastach. Jedynie te miasta, które mogą przyłączyć okoliczne wsie, jak Opole, jak te na obrzeżach, powiedzmy Jaworzno, tam można utrzymać ten stan i nawet go powiększyć. No i taki jest los Rudy, dlatego trzeba dobrze wykorzystać ich funkcje i położenie. Ale to jest ważne, o czym powiedział kolega,
że okręgi się nie zmieniają, ilość radnych się nie zmienia jeszcze póki co, mimo że nam spada liczba mieszkańców, bo jesteśmy powyżej 100 tysięcy i obowiązuje 25 radnych, tylko liczba kandydatów z każdego ugrupowania nie będzie dwukrotnie do ilości mandatów, do osiągnięcia tylko 20% więcej. Także to są ważne informacje no, dla tych, którzy, no dla mieszkańców miasta też oczywiście. Trudno znaleźć kandydatów na listy teraz? Czy może tak, czy zmniejszenie tej liczby będzie miało przełożenie na kwalifikacje radnych potencjalne? Będzie mniej, więc... Znaczy nie, w końcu wybiorą też 25. Natomiast łatwiej będzie pozyskać tą maksymalną ilość kandydatów, żeby nie zmarnować żadnego głosu, niewątpliwie. Panie Andrzeju, u was już listy pełne? Proszę? U was listy pełne już? Nie rozumiem. Czy u was listy kandydatów na radnych już pełne? Jesteście przygotowani? No, akurat w sztabie wyborczym nie pracuję, ale myślę, że myślą o tym i działają w sposób celowy. Pana Józefa nie pytam, bo deklarował, że zresztą przed programem żeśmy rozmawiali, że na każde pytanie odpowiada, że nie startuje. Kiedy następna sesja? No następna sesja chyba po 20 znowu kwietnia w tym momencie, chyba też po 20 kwietnia. Panowie, bardzo dziękuję za udział w programie. Państwu dziękuję za uwagę. Oglądaliście program Sfera Polityki.